Przychodzicie do mnie w dniu, kiedy Anny Bawel będzie nam za chwilę dingał na nagraniu, ponieważ chłop koreański się domaga uwagi. Przychodzicie do mnie w ten jakże zimny, jesienny poranek, popołudnie, wieczór i pytacie, kiedy Bookshelf w tour? No i powiem wam, że dzisiaj, więc za kamerą jest Anna. To ja, muszę zmienić pozycję, słuchajcie, bo jest mi straszliwie niewygodnie. Tak, więc... i będziemy robić dzisiaj Bookshelf Toura takiego, jak zarzekliście, że chcieliście, czyli szczegółowego ze wszystkimi tutaj obecnymi półkami. Jesteśmy w naszym nowym studiu, a tak naprawdę nie, bo jesteśmy po prostu u mnie w salonie. I będziemy sobie opowiadać o tym, co na tych wszystkich półkach się znajduje. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co na tych półkach się znajduje, bo te książki ustawiała Anna. Podczas kiedy ja skręcałam meble i robiłam różne dziwne rzeczy, bo tutaj trwał remont i Anna po prostu przyjechała i zapytała: hej, bo w sumie skoro układam książki, żeby zarobić na życie, to w sumie tutaj też mogę włożyć książki. My mieliśmy takie spoko. Więc zasadniczo ja te półki ustawiałam, skręcałam, montowałam, potem te książki były tu wrzucone, a Anna je wszystkie posortowała tak, żeby miały ręce i nogi. Więc będziemy chyba bez zbędnego przechodzić. Jak widzicie, prezentuje się to dosyć makabrycznie. Spędzimy tutaj, słuchajcie, widzowie, jakieś przynajmniej półtorej godziny, tak sobie myślę. I nawet nie wiem, tak naprawdę od tej półki powinniśmy zacząć. Chyba gdzieś od tamtej, no nie? Możliwe. Wcale nie zahaczałam spodniami jakąś półkę. Poznajcie wodnika. Nie wiem, jaka jest akuratna nazwa tej rośliny. Wiem, że coś tam aquatica. Jest to jedna z niewielu roślin bezpiecznych dla kotów, więc albowiem tutaj powstała. Chociaż z tym byciem bezpieczną, to też jest tak, że jakby, jak widzicie, już swoje żniwo zostało zebrane przez kolora i już została obżarta ta palma, ale na szczęście nie zasmakowała mu, więc więcej jej nie zeżre. Tak wniosłem przynajmniej po jego minie. Jak widzicie, już to pięknie odrasta, ale za sobą kryje cały wielki regał, na którym znajdziemy w sumie dosyć duży miszmasz, tak rzecz ogólnie ujmując, bo mamy tutaj na przykład takie rzeczy jak Emily Henry z jednej strony, z drugiej strony Bad Mommy, Taryn Fisher, moją Lady J, niezgodną, ale też Patricia Briggs. Anno, powiedz nam, jaki stał tutaj jakby klucz za tą półką? Tu, za tymi dwiema, ciężko powiedzieć. W sensie chciałam zebrać Emily Henry i Beth O'Leary gdzieś koło siebie. No. Potem doszłam do wniosku, że trzy niebieskie książki koło siebie będą wyglądać ładnie. Wysypałam kupę ziemi z doniczki, więc... Nie będziemy na to patrzeć. Nie będziemy na to patrzeć. Tak, tutaj też w sumie jest taki miszmasz, no nie? Bo z jednej strony mamy Julien Musso? Właśnie nie wiem nigdy. Też tak nigdy naprawdę nie wiedziałam. Ale mamy na przykład Central Park. To jest w ogóle, chciałabym powiedzieć, jedna z pierwszych książek, które w ogóle trafiła do mojej biblioteczki jeszcze w roku 2016. Ja nie wiem dlaczego, ale ja tę książkę pamiętam, jak dziś kupiłam na jakiejś wyprzedaży w świecie książki. I to był ten moment, kiedy miałam takie, nie no, będziemy robiły BookTube'a, a ja mam tak mało książek. I ona wybrzmiała mi spoko. Ja ją autentycznie wtedy kupiłam. Tak samo jak wtedy ku swojej radości kupiłam książkę Jacka Tacika. Ja tylko zwracam uwagę na to, że zrobiłam fuck up kameramena, więc nie zwracamy na to uwagi. Jaki fuck up kameramen? Zahaczyłam tym dynksem o kanapę. Tyle lat profesjonalizmu. Zapytacie, dlaczego książka o spisku i zamachu na Jana Pawła II? Dlatego, że Jacek Tacik. Ponieważ Jacek Tacik jest naszym takim crushem dziennikarskim i od zawsze był, od kiedy studiowałyśmy tylko dziennikarstwo, Jacek Tacik zawsze był taką postacią z cyklu, no to jest potężny dziennikarz jakby i lubimy to bardzo. Tu jest w ogóle dużo jakichś takich rzeczy, które dostałyśmy, mam wrażenie, jeżeli dobrze wspominam. Na przykład to, jak pachnie deszcz, ten Arthur Conan Doyle, to też są rzeczy, które po prostu do nas przychodziły w jakichś paczkach PR-owych, tak? Tutaj mamy For You and YA. No właśnie, Juja, siema. Przedsionek piekła, to nie jest przypadkowe, bo to jest książka, którą recenzowałyśmy na kanale. Czarna, to też jest jakaś rzecz z paczek PR-owych, tak, prawda? To w ogóle nawet nie wiem, co to jest. Stanisław Butowski, pozdrowienia z Popielnika. Ej, to brzmi spoko. Prawdopodobnie też paczka PR-owa. Prawdopodobnie tak. Snowflake, to akurat już miało swój czas. AJ Finn, wszyscy wiemy, został niesmak. To w ogóle powinno stać przy Jungu. No tu masz prawie Junga. A, dobra, bo tu jest Jung. Ja myślałam, że Jung stoi gdzieś tam dalej po prostu. Nie, więc tutaj mamy taką świętą trójcę jungowską, czerwoną księgę człowieka i symbole, no i mózg i jego serce, czyli Magic Shop, tak? Wszystkie są prawie, że nieczytane. Bo jak żeby inaczej. Tutaj nagle tak samotnie stoi z popiołem, zrobi się ogiem i kwiatek sztuczny.
I... Kopia recenzencka muzy koszmarów chyba. Tak, tak. To jest coś musiałeś się przenieść, bo ja tam zrobiłam jakąś książkę. Tak, to były jakieś książki, ale ja robiłam ostatnio taki delikatny remanent, bo się skapnęłam, że niektóre rzeczy, które chciałam, żeby stały na widoku, nie stały na widoku. Tak, jeżeli się tu jeszcze na chwilkę zwrócisz w stosunku, w tym kierunku mym, to zobaczycie tutaj wszystkie książki wampiryczne, w sensie prawie, no bo jest tutaj cały zmierzch. I co ciekawe, są dwa zmierzchy, bo jednak ten mój ikoniczny pierwszy zmierzch się znalazł, actually, gdzieś, więc jakby spoko. Tutaj jest w ogóle jakiś rysuneczek. Chimi. Od Agnieszki. Tak, od Agnieszki, więc ten Chimi sobie tutaj leży, bo nie ma na niego rameczki. Inne światy i tutaj... Juleczka. Juleczka. Tarek mięsny, żniwiarz jeden. Samotny. Który... Tak, bo ja próbowałam się w ogóle tych wszystkich żniwiarzy pozbyć, bo ja miałam na pewnym etapie chyba po dwa, po trzy egzemplarze wszystkich żniwiarzy. Jedna paczka już poszła na Vinted, także bardzo dziękuję za to, że ktoś mi zwolnił miejsce na półkach i mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak samo próbowałam zrobić z Kronikami Jaru, które przez wiele lat zalegały na moich półkach, ale no niestety nadal tu jest. Zakochaliśmy się w Nadziei i Tysiąc Okrętów. W ogóle one pięknie razem wyglądają. Przez ten niebieski, przez ten kwiatek. No w ogóle do siebie w teorii nie pasują, ale ładnie wyglądają. Ale ładnie wyglądają, więc tak, dużo rzeczy tutaj jest zamiętych na zasadzie estetyk. Tutaj, to jest w ogóle piękny item, to jest moja świeca z Rin, której odmawiam palenia. I to też głównie dlatego, że tu już nie ma co palić. Ale ten słoik nadal pięknie pachnie, więc go zostawiłam na pamiątkę, dlatego że... Eden Candle. Tak, Eden Candle. Ja mam Nerze. Jakby, jak w końcu się zbiorę, to tą Rin sobie kolejną załatwię. Tutaj stoi hosok. Jeden z miliona hosoków, których mam. I tak dalej. I to jest w ogóle dobry moment, bo możecie się zapytać, Marta, ale gdzie są albumy? Na regałach były albumy. Albumy są przeniesione. I stoją teraz w bezpiecznej gablocie, za szybą. Bo jak wszyscy wiemy, wszystkie K-popiary od słońca i od warunków atmosferycznych albumy się niszczą, więc tego już nie praktykujemy. Statuetka. Opowiem Ci. Dla Anny Bartumiejczyk i Marty Gajewskiej w kategorii debiut literacki, nagroda za ostatnią godzinę. To jest chyba jedyna literacka nagroda, jaką wygrałyśmy do tego. Tak. Dlatego stoi tutaj dumnie, jest troszkę przykurzona, ale nic się nie stało, więc tak. A tuż za nią strzeże, jakby ona strzeże Mika Herona i czterech części... Jesteśmy w ogóle do tyłu, kolejny tom wyszedł. Te regały nie są zbyt stabilne. To, co musicie wiedzieć, to to, że te regały nigdy nie będą równe, ponieważ budownictwo z lat 80. ma to do siebie, że ani ściany, ani podłogi nie są proste. W ogóle w tych blokach nic nie jest proste. Więc przepał życia. Ale dalej. Tu trochę staroci i w ogóle też takich... Tak, tu trochę nie miałam koncepcji. Tak. Chemik, Stefani Meyer też robiłyśmy recenzję. Ale to pasuje do Mika Herona akurat. Tak, Chemik nawet jest w sumie w tym samym stylu trochę, no nie? Że jakby tak inaczej to... Tak, Brakująca połowa dzieju, fajna książka, w ogóle czytałam ją jakiś czas temu, ale rzeczywiście ciekawa. Ukryta róża to jest prezent od kogoś z Was. Ja do dziś nie pamiętam od kogo, ale to jest książka, którą bardzo mocno... Hanbin, czy Ty możesz się na tym bablu uspokoić? Zaraz go wycisz. To jest książka, którą dostałam od kogoś z Was i shame on me, nadal jej nie przeczytałam. Ale nie wyrzuciłam, mam, trzymam, to jest ważny item w mojej biblioteczce. Piękna i odważna, ulubiona agentka Churchilla. Tu jakiś prezent od duo autorskiego, który dostałyśmy, żeby się może zainteresować i niestety terminy nam totalnie nie pozwalają, więc też po prostu czeka na lepsze czasy. Prawda o dziewczynie i super normalsi, o których opowiadałam Wam chwilkę na Instagramie. Dobrze, Hanbin został już wyciszony, więc możemy kontynuować. Tutaj jakieś pudełko po zegarku. W nim są jakieś rzeczy nieistotne. Seria Rozdarta, o której też w sumie wspominałyśmy w kontekście dystopii, czyż nie? Ruchów oporów. Księga Kłamstw, to jest w ogóle też jedna z pierwszych książek, jak na kanale recenzowałyśmy, pamiętasz to? To było o tych dwóch siostrach i tak dalej. Tu znowu troszkę paczek PR-owy od Foria. Poza czasem i miasto tułaczy. Chciałam przeczytać tłumaczy, ale w sumie jesteśmy blisko. Patricia Biggs, którą również recenzowałyśmy, Sam Sylwester i Wiele na wpół przeżytych żyć, czyli Nasz dumny... To jest egzemplarz recenzentki, nie ma patronatu. Ale tak, Nasz dumny patronacik i znowu starość z początków w ogóle BookTube'a jako biznesu. To prawda. Margo była takim hitem. Jeszcze te lata temu to był naprawdę, guys, słuchajcie, totalny sztos. Zagubieni, z tą książką była jakaś ona historia. Ona była okropna. Tak, ona była okropna, chyba. Tak. 36 pytań, by Cię poznać, 4 minuty, by pokochać.
to coś jak... W sensie nie, Zagubieni to nie jest ta książka, o której myślę. Nie, W imię miłości. W imię miłości to było coś taka innego. Niebieska. Nie, Zagubieni to było spoko. To Zagubieni było spoko. Wyspa... Wyspa czegoś. Wyspa tak. czegoś, niebieska okładka tak, taka. Tak, to nie ta książka. To by można było dobrze przerobić na K-pop, to znaczy zrobić 36 klipów, by cię poznać, 4 minuty, by cię pukować. O, ej, zróbmy coś takiego, 36 klipów, by cię poznać. Tak, wiesz, że przez 36 klipów poznajesz jakiś zespół K-popowy albo jakiegoś idola jednego i potem 4-minutowy klip, który cię sprzedał. Zawsze jest ten jeden klip, na którym się sprzedajesz. Tak, tak. Ja mam tak, całą tak, kolekcję tak. takich. Księga zaklęć małej czarownicy. To jest przesłodkie. Też mam swój egzemplarz. Naklejka! To jest absolutnie cute thing. O, otwórz się na magię. No ja ją już gdzieś przykleiłam. Właśnie chyba. Ja nie mam za bardzo gdzie naklejek przykleić, więc no. Tak, tutaj mamy świeczuszkę, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, tylko niestety z tą świeczką jest taki case, że ona niezbyt nie pachnie. W sensie mi się ten zapach nie podoba, niestety ja bardziej lubię takie ciężkie, on jest bardzo słodki. To jest w ogóle figurka, którą przywiozłam z... chyba z Londynu, tak mi się wydaje, albo z Paryża. W każdym razie moja siostra uwielbia w ogóle ten taki sklep, on jest mega popularny za granicą, tam jest mnóstwo tych takich manga, anime, kinda figurek i je się na przykład losowało z takiego super, wiesz, że kupujesz pudełeczko z torebką i nie wiesz, co wylosujesz. I tam się akurat zduplikowała Mida i uważam, że to jest kinda creepy, ale kinda cute. Nie, no raczej cute. W sensie inaczej, to jest najcutest, the cutest one I've seen out of all. No nie, że te inne były już takie bardziej gore, więc już nie były takie. Emily Henry, pasująca w sumie bardzo dobrze do Beth O'Leary i tutaj już są takie no nowsze książki, poza może tą niezgodną i Anetą Jadowską, ale... Bad Moment. Ale o, zróbmy tak, to jest tak pół na pół. Tu są nowsze, więc klub, tajny klub na nietypowych czarownic i sezon luster swoją drogą. Dzisiaj, nie wzięłam ich z pracy. Przyszła Lejklor. Dzisiaj przyszło do nas Lejklor, właśnie nowa książka osoby autorskiej i będziemy ją czytać i będziemy o niej mówić na kanale, więc wyczekujcie, bo jak pamiętacie, sezon luster bardzo nam się podobał. Trup na plaży, też ciekawa historia się z tą książką wiąże, bo dzięki niej miałyśmy nawet opcję pogadać z Anetą. Tak, to spotkałyśmy prawda. Się właśnie na taki fajny wywiadzik i my ten wywiadzik jeszcze do czegoś potrzebowałyśmy, to chyba było tu na Łódź. Studia. A tu Łódź, tak, na nasze praktyki. Jest. Kolejne dwie... Dzidziuś. Sieć. Dwie bardzo dinozaurowe, co widać już w ogóle po kolorze tych grzbietów, książki z początków Book Mediów. Oba to są egzemplarze w ogóle recenzenckie. To były w ogóle początki SQN-u dla młodzieży. To prawda. Ja to pamiętam. I tutaj była mowa z jakimiś końmi, no nie? Że tu jakiś typ się w konia zmieniał? Albo był koniem? Coś takiego. No i Bad Mommy też klasyczek, klasyczków. Weźmy szczerze. To... ja nie wiem. To była świąteczna paczka PR-owa. Ale dowiem. Love. Czytajcie Głębie Challengera, bo to cudowna książka jest. I szczęśliwego nowego roku, i niezgodna. Jak to się łączy? Nie wiem, ale to chyba powinno stać bardziej tak. I tak. Bo wiecie, święta i nowy rok. Więc tak by było, no nie? Tutaj mamy Gruta, który powinien... Pominę, jak jest zakurzony. I on jeszcze mówił, I am good. Baterię mu trzeba wymienić, bo on już niestety nie dowozi zbytnio. Jakby już cicha. Tu jest moje Ex Libris, którego użyłam całe 0 razy, ponieważ nie stempluję książek, ale jest nadal cute detailem. Czasami patrzę na niektóre książki, zastanawiam się, co było w mojej głowie i jak te książki się tu znalazły. Zła krew dostała wznowienie. Tak? Mhm. Ale my robiliśmy chyba tego recenzji, to nie, były 3 tomy. Nie, ty to czytałaś. To miało 3 tomy i one były żółte, zielone i czerwone. No krew była inna, nie? W sensie ten kolor krwi. Tak. Tylko ty to czytałaś, ja tego nie czytałam. Nie pamiętam. The man has a lot to say. Podoba mi się, że ten silniczek tego Gruta jest bardziej głośny, ten, że jest głośniejszy niż sam dźwięk, ale wymienimy ci baterię. Cichaj tam. Cichaj! Kopie. The Hate You Give i Dzieci Krwi i Kości. Ty czytałaś Dzieci Krwi i Kości chyba? Nie. Nie, my obie się od jakoś tak przy tej książce prześlizgnęłyśmy, prawda? To była duża premiera, a obie w sensie to była wielka premiera za granicą, w Polsce się to jakoś tak nie przyjęło. Mhm, dokładnie. Ban Animaterialnych Szaleńców, Marii Krasowskiej. Potem mamy Klejnot. To jest w ogóle też śmieszna akcja, ponieważ ta książka
To jest pierwsza książka z dedykacją od Ciebie dla mnie. Tak. To jest pierwsza książka, jaką od Ciebie dostałam. Nie wiem, czy to dobrze, to tą akurat wybrałam. Nie. Ale pamiętam, że wtedy miałam wrażenie, że czytałaś książki w podobnym vibe, więc tak, wybrałam tą. To był case, do dzisiaj nie przeczytałam. Jakby nawet nie zaczęłam, no nie, jakby to wiecie. Onyx and Ivory. To ja to zaczęłam kiedyś czytać, jak u Ciebie byłam. I no. Rano wszyscy spali i się nudziło. Tak, pamiętam. To jakoś było tak, że właśnie tutaj był sleepover po jakiejś imprezce, wszyscy kimali i tak dalej, i ty co rano czytałaś. Ale w sumie nie było jakiejś głębszej tam... Nie, nigdy do niej nie wróciłam. No, więc tak. Dużo jest tu książek z cyklu nie zaczęłam, nie przeczytałam, nie wróciłam i tak dalej. Dobrze, wszystkiego co najlepsze... Chyba jedna z takich najlepszych książek z tego gatunku dla mnie osobiście, którą bardzo dobrze wspominam, bardzo mocno nadal łamie mi serce i bardzo nadal o niej myślę. Czasami jak mam gorszy dzień i chciałabym się jeszcze bardziej dobić, bo oczywiście wtedy to jest super. Wyjaśnienie jakby na to, dlaczego mam pierwszy i trzeci tom Przebudzenia Colleen Hoock nie mam. Aczkolwiek te książki mam, więc tak, i to też Paulina Händel też chyba z tej złej kolejności. Nie pamiętam. W każdym razie Topiciel, Łowca i Demon również tutaj dzierżą swoje miejsce. Tak samo jak Klaudia Bianek, Adam Faber i jeszcze tutaj mamy na przykład Tego nie mogę Ci powiedzieć od Younga i Nieodgadniony. To też był huge thing. Za granicą. A u nas nie było takiego szału. A propos, ostatnio mieliśmy dyskusję z Aną, a propos tego, czyja jest ta szkoła uczuć, bo ja byłam przekonana, że moja wina, ukradłam ją naszej wykładowczyni na uniwersytecie i było strasznie wstyd od kilku lat z tego względu. Bo nie, to, wiecie, to moja książka. To było, w mojej głowie to było tak, że my dostaliśmy tę książkę na zasadzie, to ja wam pożyczam, przekażcie sobie grupo, bo czytamy na zajęcia. I ja po prostu nie przekazałam i nie oddałam. A potem się okazało, że to ta Anny książka, także proszę. Bo bulingowała mnie za to, że jej nie oddałam, więc oddaję. I dzięki temu mam mniej rzeczy do omówienia. Eliksir miętowy. To też w ogóle jakoś mi tak... Nie, to też mi nie siadło, bo pachnie niestety jak odświeżacz z Biedronki. Nie wiecie do czego. Tak, tego miszmaszu troszkę też nie rozumiem. Ja też w sensie, nie. Z jednej strony mam takie, dobra, Emanuel Schmidt, I get it, no nie? Wyznania gejszy, opowieść podręcznej, spoko, troszkę blisko. Księga Lustej też. Ale co tu robi na przykład te herezje chwalebne? Ty to czytałaś, ja nie wiem, o czym to jest. Ja zaczęłam i nie skończyłam. W ogóle pijmy szotę za każdym razem, jak powiem, zaczęłam i nie skończyłam. Wywiad z wampirem, ale z drugiej strony Toni Morrison, Najbardziej niebieskie oko i Włoski nauczyciel, którego... No, domyślcie się. I to pałkowanie Ameryki. Ja nie wiem. I moja Chimamanda biedna tu wciśnięta. Ja się zawsze w ogóle przez tyle lat bałam, że ja tą książkę zgubię, bo ona jest taka lilna, nie? W sensie to nawet nie jest książka, to jest zapis fragmentu przemówienia Chimamandy. Jakby możecie znać fragment tego przemówienia z piosenki Flawless, Beyoncé. I to też mnie doprowadziło do Chimamandy. Ale no generalnie tematycznie ta półka jest, jak widzicie, taka. Różnorodna. I ostatnia porcja z tych dwóch wąskich regałów, czyli Pascal, Święty Augustyn, Kartezjusz i porno o Hadesie. I jakby tego, już szczerze, tym bardziej nie łapię. Tak samo tego, że dalej jest, są wampiry z Wargawin i pamiętniki wampirów. Więc jakby widzicie, to przejście od Platona w lewo jest takie dosyć niekonwencjonalne. Potem poszukiwaczka, tajemniczy ogień i... Na koniec hash, czyli twardy Errol, który mi wysłała Agnieszka, bo powiedziała, stary, to jest najmocniejszy Errol, jakiego mamy. I guess what? Wtedy. Zaczęłam, nie przeczytałam, ale w Hadesie actually zaszłam daleko. Dobrze, że powiedziałam zaszłam. I nawet, może nie głupio, no nie? Ale niestety czas mnie oszukał, mnie i nie skończyłam. Więc tak się prezentują pierwsze dwa regały z tego Bookshaftura. Górnej półki strzeże Czubaka. Znany też jako Chewie? Mm-hmm. Chewie's Twice? To jest reinkarnacja Chewie. Generalnie tutaj mamy wszystko, co czarne. No poza tymi rzeczami ulotnymi. Dlaczego te rzeczy ulotne tam są, stary? No dlatego są ukryte za Czubaka. Przecież rzeczy ulotne są takie fajne. Dlaczego? Why you hit them there? Dobra, bo tą Aleksandrę Polak na końcu to rozumiem, że ukryłaś tam on purpose, okej? Okay? Jakby nikt z nas nie chce pamiętać o... No, popisz się, no. No, o, no i to mi pasuje.
siwy dym. Powstanie mechaniczne, czyli kolejne ikoniczne książki, które kiedyś były mega popularne, ale w sumie nigdy się nimi nie zainteresowałyśmy jakoś głębiej. Masz włosa na twarzy. I oczywiście no, Wiedźminek. Nie w komplecie, bo ja mam chyba dwa swoje egzemplarze. Nie, no to jest komplet. Nie, bo ja jeden pożyczyłam i ci nie oddałam. A to ja o tym nie wiedziałam. Chyba, tak mi się wydaje. Nie, on jest cały. To skąd ja mam te książki? Nie wiem. Ale mój jest cały Wiedźmin. Mój Wiedźmin jest cały, stary. Zresztą no, widzowie, potwierdźcie, czy to jest cały Wiedźmin. Bo ja nie widzę tytułu, widzę tylko nazwę Wiedźmin. Ale tak, Lincoln w Bardou, Chimamanda, aha, czyli Amerykana, Anna Kańtoch, to... Lud do kraju. I tam sowa nam Ola Polak. Ale nie ma o czym mówić. Dobra, dalej. Tak, mimo już naszego smutku i załamania na Sarah J. Maas, nadal Sara dzierży swoją półkę. A ja chyba też mam Dwory. Dwory masz, Trony sprzedałaś, tak samo ja zrobiłam. Obie zachowałyśmy aczkolwiek Wieżę Świtu, ponieważ jest to nasz dumny patronat i tylko Team Keol wcale nie. Ale tak to wygląda. Tak, limitowana edycja, którą nie wiem skąd mam. Dostałaś od nas w prezencie. A to fakt. To może mieć sens. Stare Dwory w ogóle chcemy poświęcić chwilę na to, żeby zobaczyć, ile tu jest znaczników. Połowa z nich jest z miłości z lat dawnych, a połowa jest dla Beki po robieniu recenzji. Tak, Dwór szklanych promieni. Co? Płomieni. Srebrnych i nieszklanych. Szklaną promieniem będą na scenę. Star Warsy, no nie? Ta książka też wiele przeszła. Drugi tom, o ile się nie mylę, pożyczyłyśmy sobie od Bartka. My go wtedy nie miałyśmy swojego, więc tylko stoi taki samotny tutaj. Fail. Ho! Buckingham Palace. Wiecie, to jest moja jedyna taka nieksiążkowa i taka, wiecie, designerska pamiątka z Londona, bo tak to kupowałam albumy. Wiecie, jestem tym typem człowieka, który jedzie na wakacje do Londynu i szuka sklepów k-popowych, żeby kupić sobie albumy, tak jakby w Polsce ich nie było. Wieża Świtu wspomniana. Prezent od Was w postaci zagranicznego wydania Dworów, tego pięknego w obwolutach. Igrzyska Śmierci, które też ostatnio w ogóle wróciły, bo Grzyb nagle kupił wszystkie Igrzyska Śmierci. Przez to, że ma być event na krakowskich Tajgach Książki, będzie quiz. Więcej nie podajemy. Tak. Żelazna Wdowa i Nasze Puste Przysięgi. Co ciekawe, w ogóle one wyglądają, jakby były dulogią. Są siebie, podobne nawet. To są tak, no to samo wydanie, bo to sam wydawca, ale generalnie okej. Okay. Light Like, na które się w ogóle strasznie napaliłyśmy, że zrobimy tego recenzję. No i jak był boom na tą książkę. Tak, no i zgadnijcie, co się stało. Miasto Jadeitu, na które też się napaliłam, że przeczytam jej i zrobimy recenzję. Don't blame me, world made me crazy. I Fourth Wing, na które też się napaliłeś. Już dzisiaj ktoś zapytał, czy robimy recenzję. Ja bym chciała. Ja też bym chciała. Chciałabym, bo widzę, że jest rzeczywiście dużo takich... Ja mam dodane w audio już. Dużo jest tendencji do tego, że polski czytelnik również określa tą książkę, ocenia tę książkę tak samo dobrze jak zagraniczny. Tak, też to widziałam. I to jest podejrzane. Nie ma aż tak dobrych książek, żeby mieć taką sienią. Dobra, ja już mówiłam, jaką mam teorię na jej temat. Ona mi się nie będzie podobała. Dawaj. No nie będzie mi się podobała. Haj. Nie będzie mi się podobała, bo to nie jest fantastyka, którą ja lubię. No, na kanapie. W dresie. Ale umalować się umalowałam. A, gratuluję. Nie będzie mi się podobała, bo to jest głównie romans i tam... O, myślałam, że powiesz inne słowo. I światotwórstwo tam strasznie kuleje, tak? Mhm. A ja lubię duże światy, duży lore, dużo informacji o świecie, rozbudowane fabuły. A z tego, co się o niej nasłuchałam, a się nasłuchałam całkiem sporo już, bo zrobiłam research na jej temat, no to basically chodzi jednak w tym o tym, że to tutaj to jest enemies to lovers. Jak dochodzimy do romansu, to już później nic nas nie interesuje aż tak bardzo. Także no niestety ja zdaję sobie sprawę, że nie będę jej kochać, ale nie mam zamiaru jakby podchodzić do lektury tej książki w taki sposób, żeby po niej pocisnąć dla wyświetleń czy coś. No nie, bo... no to robimy tylko z Dworami, ze Zmierzchem. No bo jakby ja wiem, jaki będzie tego efekt, tak? Także zdaję sobie sprawę, że to nie jest dokładnie mój target, ale z drugiej strony jestem bardzo ciekawa. W sumie skoro już przejęłam kamerę, to mogę Wam pokazać jeszcze niegotową tutaj moją salonową wystawę, czyli miejsce, w którym wylądowały albumy. To jest w ogóle moja paprocz. Jeżeli ktoś ma jakieś protipy na pielęgnowanie paproci, to poproszę, bo one chyba zdechną, a mam dwie. I albumy są tutaj schowane za gablotą, as you can see, bezpieczne. Nie mogę otworzyć tej szafki, ponieważ nie jest przykręcona do ściany. Jak ją otworzę, to
przekopytnie się na twarz. Ale to jest kostka z Minecrafta, to są diaksy. 5 rudych diaksudowa, nieważne. Tak, wracamy do mojego kota i mojej kotki. Wracamy do bookshelftura i do półki następnej. Proszę bardzo, trzymaj, Anno, dzierż ten sprzęt. Tutaj też wiele ikonicznych historii. Między innymi Muza Jessie Byton, czyli jedyna książka, którą recenzowałyśmy na naszym wydziale. Na korytarzu. Tak, to prawda. Na ławce, w korytarzu, szepcąc tak, żeby nikt nas nie usłyszał. I walcząc jednocześnie z gigantycznym echem na wydziale filologicznym. Więc tak, z nią też tak ciekawe było. Wspomnienia. Syrena i pani Hancock, Demon i Mroczna Toń w ogóle... A nie, dobrze stoją, okej, okay, dobrze stoją. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle i Siedem śmierci Evelyn Hardcastle Part 2. W sensie nie, ale to są dwa wydania tej samej książki. 1000 okrętów. W ogóle w jakimś... Tak, znowu. Dlaczego ja mam dwie sztuki tego? Bo to twoją przechowuję znowu. Ale ja brałam swoją. To co to jest? No. One jakoś tak dziwnie mi tematycznie leżą, nie masz wrażenia? No tak, że one no wszystkie ja razem? Specjalnie tak ułożyłam. Pasują, pasują. One wiesz, mają dużo wspólnego z wodą, w sensie nie wszystkie. No, bo no Syrena, tu płyną, Demon. Tu ten, tu... No dobra, no. Ten. No poza tymi trzema tak naprawdę, to reszta jest wodna. Rozproszone światło, Portę Doriana Greya, Kleopatra i Frankenstein, który ty się potężnie zawiodłaś o z tego, co opowiadałaś. Daj się spokój. No. Piersi jajeczka. Jako Kałakami. Też będziemy chyba to robić? Nie, w końcu. No właśnie chciałabym zrobić tę recenzję. Bo tak gadałyśmy o tym, żeby nie skończyłam zrobić. Tej książki. Tak, ale nie ustaliłyśmy finalnie kiedy i tak... Raczej w listopadzie. Zaczynam się obawiać, że możemy o niej zapomnieć, więc nie, ja w razie czego doczytam. Nas przypominajcie. Cztery muzy, kukolka, Avelina, Czek, Pazów, Si, aż zgubiłam kapcie po angielsku. Bo tak kochamy tę książkę, że kupiłam ją sobie również po angielsku. I tutaj trzy takie, można powiedzieć, już bardziej non-fictionowe, takie bardziej reportażowo-esejowe rzeczy, czyli Mężczyźni objaśniają mi świat, Pod znakiem Saturna i Myśl to forma odczuwania. O, jednak to jest... Susan. To jest Susan. Zaczęłam ją czytać w pociągu, no i tak o. No, Homer w cukrze, czyli też jedna z obsesji tego roku. Totalnie jestem zakochana. Jakby chciałabym zapytać, gdzie są nowe książki Marty Bian, bo miałyśmy je dostać. I nadal ich nie dostałyśmy. Max, jeżeli to oglądasz, to cię dojadę. Jak na tych książek nie wyślesz, bo ja czekam na nową Marty Bian. To jest piękne w ogóle duo, bo wreszcie udało się to zrobić, kiedy mamy przemontowane półki i wreszcie dwa razy ta książka stoi obok siebie. Bo w starym tak to... i nowym wydaniu. Tak, w starym i nowym wydaniu. Obok 451 stopni Fahrenheita, Czerwona Ziemia, moja najdroższa. Też bardzo memorable moment w naszej historii, bo to jest jedna z najstraszniejszych książek, jakie czytałyśmy, ale jednocześnie jedna z tych najlepszych. I do tego Rozstanie i 3 godziny ciszy. To jest w ogóle jakiś dinozaur. No. To ma milion lat. Ale absolutnie, ja pamiętam, że bardzo mocno tą książkę polecałyśmy, bardzo. No. Ja ją lubiłam bardzo i tak rzeczywiście bardzo ją przeżywałam. I Patrycja Greciuk rzeczywiście pozamiatała. I z nowinek już takich niedawnych, Sydonie, w ogóle nigdy nie przeuważam, że ona na grzbiecie ma takiego cudownego ptaka. To jest szał, bo ona, jakby wiecie, ona z frontu robi wrażenie potężne, ale ten ptaszek też jest taki sleek. I love it. I love it. No i teraz tak. Trzeba zapalić świecę. To jest pilot do... Machasz tak, że nie łapie się... Ziom tego projektora. Projektor jest schowany w tym momencie, bo bałam się, że się uszkodzi. Ale mamy tutaj, powinna mieć taki ten laserowy wskaźnik. Shannon... I Kwang. Czy czegoś więcej nam potrzeba? Ano trzeba, tutaj jest jeszcze Schwab. A niżej Bajdugo. Chociaż I Chakraborty. Ale przechodzimy do świętej czwórcy, no właściwie szóstcy trzeba by było powiedzieć, naszego kadru. Czyli te rzeczy, które widzicie zawsze w kadrze i może się nie zawsze możecie ich dopatrzeć, więc teraz pokażemy wam je z bliska. Czyli Zakon Drzewa Pomarańczy, Slay. Dzień Nastania Nocy, Anna Slay. Mówi, że Slay. Blada śniące nowelki i tam różne takie, wiecie, tu są te na przykład o wartościach odmienności. Slay. Czas żniw. Okej. Okay. Zakon mimów. Good. Pieśń jutra. Slay. Chuj świtu. Slay. Koniec maskarady. Slay. Zgubiłam cię. O, teraz. To jest ten level miłości do Samanty. Samanta nie zawodzi i udowodniła to Dniem Nastania Nocy, który w ogóle dla kontekstu, zobaczcie, jaka jest różnica między grubością tych książek. Like, it's huge. Kolorem stron. Tak, no bo ta już ma swoje lata, ale to jest huge. To jest po prostu gigantyczny kurwa. 36 godzin w audiobooku, moi drodzy. Juhu! Yes, let's go. Kwang, Wojna Makowa. I jak tam twój read trzeciej części? Jestem w połowie płonącego boga. Jesteś w połowie?
Zazdrość was trochę ściska, co? To wcale nie tak, że setki innych ludzi mają te autografy, ale tak, to jest wyjątkowe do tego stopnia, że nawet tutaj leży jeszcze pierwsza wersja, która nie była podpisana. Bo ja oczywiście pojechałam na podpisy do Kłang, nie mając książki i na szczęście została mi zakupiona w ostatniej chwili. Dwie wersje Yellowface. Yellowface jeszcze na tych półkach spotkacie, ponieważ gdzieś jest jeszcze trzecia sztuka. Mamy tutaj trzy babele, bo jeden babel to za mało. Dwa bable to tak okej, okay, a trzy to już tak rzeczywiście dobrze. Więc tak, to jest też babel, którego w ogóle przywiozłam sobie z Londona w tym pięknym wydaniu. To wydanie mi się chyba najbardziej podoba. Ono jest takie... Ty też je masz? Tak. Czy masz to zwierzę? Nie, to mam. To, no właśnie stwierdziłam, że ono jest takie najbardziej slay. Więc tak to wygląda. I tu krówka. Mu. Czyli to jest zakładka, ale tak. Tutaj mamy mojego męża z młodości. A. Jeszcze. Właśnie młodości to jest. Z młodości. Boże, musisz sobie update'ować zdjęcie. Muszę update'ować zdjęcie, bo to jest bardzo... O, ja już wiem, co dostaniesz na święta. To jest zdjęcie z Winter Package. Nie. No, tak, tak, to jest Winter Package, więc proszę jakby szanować Winter Package. To były epickie czasy w naszej kiepowej historii. No nie, gdzieś jeszcze miałam Jimina, ale zniknął. Nie, on... O, tu jest! Koło Elżbiety. A no właśnie, to też jest Jimin z Winter Patch. Patch. Tak. Hamilton to jest w ogóle książka, o którą wielu z was co jakiś czas pyta i zadajecie pytanie, ale co to jest za książka o Hamiltonie? No to już wam mówię, to jest książka Hamilton The Revolution. Będzie to niezgrabne. Tak, więc taki, można powiedzieć, takie dzieło kinda non-fiction, kinda whatever, ciężko stwierdzić. To jest taki troszkę na pograniczu albumu, na pograniczu wydania specjalnego, takiego dodatku, czegoś w tym stylu. W każdym razie są tutaj na przykład takie rzeczy jak, wiecie, kadry z spektaklu. Są odpisane wszystkie lyriksy, wszystkie teksty, wszystkich piosenek z adnotacjami w ogóle twórców i też takie wstawki biograficzne a propos tego, jak Hamilton powstawał, jak do tego doszło, że ta obsada się tak zebrała, jak w ogóle samemu... Linowi, Manuelowi, Mirandzie, musiałam się zastanowić, pisało się tego właśnie owego Hamiltona i co za nim stało i też jaki impact w ogóle na świat miał ten musical. Generalnie świetna rzecz i bardzo dobrze się to czyta i daje jakiś taki, wiecie, bardzo dobry insight a propos tego, że jakby wielkość tego musicalu jest sama w nim, że to jedną rzeczą jest to, że on jest po prostu jakby historią, a inną rzeczą jest to, że jakby ta obsada, ci ludzie, ta ekipa cała, sam właśnie Lin-Manuel Miranda, jak oni się wszyscy perfekcyjnie zgrali, żeby ten musical stał się legendą. Więc jeżeli jesteście Hamiltonierami, Hamiltonierzami, no to jest książka zdecydowanie dla was. Możecie zapytać, jakie jest powiązanie między Hamiltonem a Brettem? No żadne, ale ładnie razem wyglądają, więc tutaj mamy jeszcze duo Sophie Anderson. Chciałam powiedzieć Henderson, nie wiem dlaczego. Więc Zaklinaczka, Bush i Zaczarowany Zamek razem właśnie z Pustynnym Księciem. I komiksioki! Więc taki duży miszmasz, bo z jednej strony prawie wszystkie Tomy Samburów, poza chyba jednym, którego nadal nie można zlokalizować. Jakiś prezent z cyklu Atlas. To jest bardzo ładne. Tak, ale jakby ja jestem mało atlasowa, no nie? Więc to tak troszkę... No, tak. Jest The Wicked and the Divine. Komiks, który kupiłam z wielkim hype'em, ale który oficjalnie mi się finalnie do jakiegoś wybitnie nie wciągnął mnie. Nie do tego stopnia, żeby go zbierać. Walka kobiet, ikoniczna rzecz, którą Borykowska tak promowała, że wszyscy mieli na pewnym etapie tę książkę. Trochę tak. Troszkę tak, ale słusznie. Cztery tomy Witcha, jak zapytacie, kiedy kolejny Witch? Teraz jest 9 już. Ile? Co najmniej 9. Powiedziałam na MFKiG. Nie. Tak. Ja sobie robisz. Nie. Jesteśmy 5 tomów do tak. tyłu. Ale wstyd. Dobrze, anyway. Wiedźmin? Miałam chyba dwa takie tomy. Ale nie wiem. Atlas Nieba to jest w ogóle ładna rzecz. To jest bardzo ładne. To jest rzeczywiście taka, no, ślicznotka. Więc takie rysuneczki, kosmos, niebo, znaki zodiaku. Więc tak. To jest fajna książka, która mogłaby się komuś do researchu jakiegoś przydać ewentualnie. Też taki atlasik. Helena Victoria. 1 i 2. Chcesz coś powiedzieć o Helenie Victorii? Czekamy na tom 3, to na pewno tak. I jest do dostania, bo był do druk Helenki, yes. Także śmiało. I sum, powiemy jeszcze, tak, bo coś się gotuje z Kasią. Więc tak, Domestic Fluff, o którym opowiadałaś ostatnio na cudownym spotkaniu w Memo. Też, a my na kanale. A my na kanale. Jana robiła super spotkanie z Weroniką Łodygą i było
mega. Nimonka, o której też mówiłyśmy na kanale. Wiesz, nasza dzidzia. I to jest jakiś prezent. Bo ja kompletnie nie wiem, o czym jest ten komiks, ale... No słuchajcie, może kiedyś. Fajną kreskę ma, jest taki bardzo, wiesz, edgy. No nie? Taki... I zapach komiksów, moi drodzy, zapach komiksów, więc tak, dobrze. Przechodzimy dalej. Gdzie? Tu. Tu? Albo tu. No może już tu, tak, no jak już tu jesteśmy. Zostanę tak za tobą, co by nie zajmować, niepotrzebnie kadry moją mordą. W każdym razie, przechodzimy do kolejnej... Było to messy ujęcie, musicie mi wybaczyć. Tak, przechodzimy do kolejnej kurowej tego, tych regałów, czyli Bardugo. Niestety ostatnio Bardugo jest trochę na wygnaniu. Nie zasłużyła na sprawowanie rządów w naszych sercach literackich po King of Scars, które nadal tu mam i chyba je sprzedam, bo mnie boli patrzenie na to, jak ja ta książka oddałam do memu. A, czy ja już nie mogę oddać do mama, bo ty już oddałaś. Wiesz co? Ale siwy dym. W każdym razie, o tym nie myślimy, ale myślimy o Six of Crows i Języku Cierni, w ogóle o Szóstce Wron i Królestwie Kanciarzy. Styl OP, marzy mi się Reed. Oczywiście Grisha w... Teraz, wiesz co, po ostatnim filmie... Ta. Ja to po prostu przełożę gdzieś indziej. Jakby zrobimy taki mini bojkocik. Dzięki Tsune. Rzeczy ulotne. Już po raz drugi. Tak, która stała się słońcem. W ogóle jakby... Zaraz będzie drugi tom! Yes, let's go! Wszyscy jesteśmy łatami oraz wszystkie nasze klęski. W ogóle dopiero też się skapnęłam, że ten tom ma na grzbiecie pattern, a ten nie ma i jest mi troszkę przykro. No. Jak wiesz, dałoby radę go przyciągnąć albo chociaż te zawiasy wziąć na brzeg. I tak... trochę przykro, ale w sumie spoko. I tutaj piękne duo kolorystyczne, tak. Bo to są dwie duologie i obie mają pierwszy tom niebieski i drugi czerwony. Dokładnie. Więc w ogóle, how perfect is that? I love it. Musimy zrobić ścięcie. Dobrze. Jo. Okej. To znowu mam głupszą mordę w tym momencie. Jimmy. I tu jesteśmy, okej, złapałam. Strzegom. Szłap. I czekaj, Borty. I pytanie za milion punktów. Bo nikt nie wie, gdzie jest Węgeful. Zgubiło nam się przy tej całej przeprowadzce Węgeful, polskie. Znane również jako Węczwu. I nie ma kurde Węgeful. Ktoś zajumał Węgeful w tym całym dolniku. To nie byłam ja. Bo ja mam I, swój. W sensie, ja jestem sobie w stanie wyobrazić troszkę, jak mogło do tego dojść, ponieważ kiedy przenosiliśmy te książki, to najpierw było tak, że jakby przenosiliśmy po regale, więc najpierw był ściągany jeden regał, przenoszona półka i potem były przenoszone książki i tutaj Keno wrzucała te książki na regał tak sobie, aby były, mhm. A my w tym czasie z Tomkiem przenosiliśmy resztę, bo my byliśmy team tryhardy nawalacze, a Keno po prostu rzucała je na półki tak, żeby te półki już stanęły. I w pewnym momencie już mnie tak plecy bolało odnoszenia takich chorych stosów książek, że wyjęłam ręcznik. Ktoś chce wejść do domu. Okej, okay, w pierwszej chwili się zdenerwowałam, że sąsiedzi przyszli mnie opierdzielić, że za mocno drę mordę przy tym bukrzewturze, ale okazało się, że to moja ukochana sąsiadka, pani Basia, której po prostu przestawiło się w coś w telefonie i jej pomogłam, także nic się nie stało, wszystko jest git, ale przez chwilę stresik był, bo jednak sąsiadami trzeba dobrze żyć. Więc tak, pytanie brzmi nadal, gdzie jest Węgeful? Bo tak jak mówię, regały były przenoszone w miarę po kolei i te stosy raczej były... za sobą. Do momentu, aż bolało mnie plecy i stwierdziłam, że po prostu zamiast nosić te książki przez cały dom, to mogę wziąć duży ręcznik, kłaść na nim książki i używać tego ręcznika jako saneczek dla tych książek. I prawdopodobnie gdzieś w tym momencie mogło się to Węgeful zgubić, aczkolwiek nie wiem. Szukałyśmy w ogóle Skena ostatnio tutaj pod kanapą, bo tu pod kanapą jest taki, wiecie, składzik cyklu, tam jest pusto i kilka rzeczy, jakieś tam, wiecie, stare wydania Sienkiewicza z lat 60. na przykład po mojej mamie. I nie ma tego Węgeful. Ono zginęło, zniknęło, wyparowało. Dobre jest to, że mam po prostu dwa inne wydania tego Węgeful. Prawda, kocie? No, więc jak widzicie, tutaj tak to wygląda. Część mnie była w ogóle strasznie skuszona tym, żeby je posegregować kolorami, to znaczy zrobić przeplatankę czarny-biały, wiecie, tak patriotycznie, ale potem doszłam do wniosku, że jednak zachowanie integralności serii jest najważniejsze, więc mamy dwie Adilaru, dwa wydania mroczniejszych odcieni magii, w ogóle serii odcieni magii, poza brakiem trzeciego tomu, ale to pomijmy. Wyszły z Węgeful, wyszły z, w domyśle Węgeful, Wiedźmy z bliska, Miasto Duchów i Mroczną Kryptę.
I tak się prezentuje cały skład. Szłap plus czy to my debatadu. Więc tak, to się tutaj pięknie prezentuje. Mamy taką fantastyczną półeczkę. I lecimy chyba wyżej do bestii JK'a i jesieniary ogajniary. A więc tak, zaczynamy od itemu istotnego, czyli piłeczki tego rudego patafiana, które leży tak wysoko, dlatego że jak on złapie tą piłeczkę, to już mam całą nockę z głowy, bo on lata po całej chałupie za tą piłeczką w nocy i rozwala wszystko na swojej drodze. Więc ta piłeczka po prostu leży na regale i jak kot zasłuży na zabawę, to dostaje. Nie, no tak sobie to dostaje dosyć często, ale po prostu ona tu leży, bo on sam jej nie, wiecie, nie rozwalał w środku nocy. Więc tak, Loveline 2 i 1 z jakiegoś powodu, ale w każdym razie jest to taka duologia romansiarsko... romansiarska, oto jest Fanny Reichter, obie te książki recenzowałyśmy i w sumie uznałyśmy je za takie... Kiedyś nie było takich. To był prototyp Emily Henry. Tak, za takie nasze ulubione romansidła. Tak. I teraz rzeczywiście tych takich romansideł bez jest jakiegoś cringe'u, bez, wiecie, jakichś tam patetycznych akcji i, nie wiem, dramatycznych rozstań, tak te rzeczywiście miały takie, kurde, jakie to jest realistyczne, jakie to jest fajne, takie pełne, takie żywe. I potem do tego dochodziły właśnie Emily Henry. Więc jak w ogóle podoba wam się Emily Henry i jej książki, to myślę, że zainteresowanie się Niną wam wyjdzie na dobre, bo to jest super autorka. Daisy Jones and the Six. I obok mamy Siedmiu mężów Evelyn Hugo. I tutaj gdzieś powinno stanąć w takim razie... Gdzie jest moja Carissa, co? Tu. Carissa to jest tutaj. Czyli rozumiem, że nie stanie obok, bo ty ją zabierasz. No, możesz sobie ją tu postawić, no. Tylko, że ty nie zmieszczę. No nie, nie zmieszczę jej tutaj. Ale mogę na przykład zrobić tak. O! Zrobić tak. Wiesz, ja ją kupiłam za moje własne pieniądze. O Boże. Masaka. No. O, i tak o. I tak pięknie ta, wiecie, Hugo jest pomiędzy nimi i JK. Księgi zapomnianych żyć i obok od razu angielskie wydanie The Binding. The Familiars, która w ogóle w sumie my... Mamy tę książkę w polskim wydaniu gdzieś. Tak. Czarownica ze wzgórza się nazywa. No właśnie. I ona my jej gdzieś... nie mamy. Nie? Nie. Wydawało mi się, że ją mamy. These Witches Don't Burn, to na pewno mamy w polskim wydaniu. Of course. Beyond the Story, robiłyśmy na kanale, znacie naszą opinię. I tutaj jeszcze 3-4 koreańskie książeczki, czyli BTS Droga na Szczyt, BTS Koreańska Fala, Blackpink, Księżniczki K-popu i I Love Korea, Daniel Tudor. To są książki, które... Żadna nie jest dobra. Nie, actually Grzyb powiedział, że któraś z nich jest actually dobra. Że chyba najlepsza jest to o Blackpink, tak... jakby to ująć, że pisarsko, no nie? Że jakby ona rzeczywiście ma jakieś ręce i nogi. I on powiedział, że chyba ta jest najlepsza, ale to musielibyście zapytać Grzyba, on by wam potwierdził. Z jakimś połączeniem myślowym tutaj dalej stanął Hesse. Mam wrażenie, że tego Hessego było więcej, ale mogę go się mylić. Więc mamy od razu obok I Love Korea Demiana, bo to jest 2 plus 2 równa się 4. Peter Kamenzin, Narcyz, Złotousty, Gra Szklanych Paciorków, Anna Karenina. No, literatura piękna. W sumie tak. Dickens i Eleanor Catton. W sumie tak. Okej, to ma sens. Nasze winy Louise Kennedy i tutaj jeszcze stał Smutek i Rozkosz Meg Mason. Ale no, ze względu na Carissa to się nie zmieścił, więc przechodzi tutaj po prostu na tę półeczkę. Tutaj jest w ogóle śmieszny item. To jest, słuchajcie, głośnik na Bluetooth. Niestety on też robił dźwięki, wydawał, ale jemu się już bateryjki dawno skończyły i nie działa to maleństwo, ale generalnie, uwierzcie mi na słowo, to jest mini głośniczek Bluetooth i można było sobie z niego puszczać muzyczkę i taki fajny itemik. Dalej mamy w sumie głównie młodzieżówy, no nie? Uh-huh. Most of it jest z młodzieżówkami, czyli I Kiss Cheryl Wheeler. W ogóle do dziś rozpływam się nad tym, jak cudowny jest ten grzbiet z tymi kwiatuszkami. To jest takie piękne. Legendy Latte Grown, Spadochrony, Sam Sylwester, tym razem już wersja finalna, żeby nie było. Proszę uh-huh. bardzo, jesteśmy tu w mecenatach razem z innym zacnym gronem. I to nie jest takie zacne. Aristoteles i Dante przepadają w tłoni życia, bo to nie jest pierwszy tom. Gdy nadarzy się okazja, Emmy Lord i o kocie, który ratował książki.
A tutaj mamy takie dwa. Spotkałam Emi na MFK i GK, zacie pozdrowić. O, pozdrawiam również. Pozdrawiam również. Emi jest autorką Cwaniary, czyli takiego mini komiksiku. Tutaj też jesteśmy, mam wrażenie, do tyłu. Jeden tam do tyłu bo jesteśmy. Już wyszedł jakiś kolejny, trzeci. Jakaś kontynuacja, ale to są generalnie takie bardzo fajne, familijne komiksiki. Jak widzicie, no do zjedzenia tak naprawdę podczas jednej podróży do szkoły czy do pracy, więc też spoko. Robię kały. Dziwię się, że nadal tu jest. Anno, powiedz nam, dlaczego wsadziłaś tu robię kały? Bo nie było na nią miejsca. Dlaczego akurat tutaj? No to taka młodzieżówka. A w wersji młodzieżówka. Tylko kiepskiej jakości. Tak. Zanim wystygnie kawa 1 i 2, ofelka mimo wszystko. Some Mistakes Were Made, 6 szkarłatnych żyjaków. W ogóle z tą książką też się wiąże. Nie, to nie z tą książką. To z tą drugą książką, która jest dalej. Chciałam zrobić mini spoiler, a potem się skapnęłam, że robię spoiler nie do tej historii, o której myślę. A ty wiesz, o co mi chodzi? Nie. To zaraz się dowiesz, jak dojdziemy do tego miejsca. W każdym razie żurawie są spoko, łabędzie też lubimy. Monday nie przyjdzie. Mam wrażenie, że przespałyśmy tę premierę potężnie. Z tego prostego względu, że chyba już wychodzi trzecia książka tej autorki. Tak, którą czytałam i niestety. A czytałaś tą? Tej nie. Tą następną? Tak. No właśnie, ale te poprzednie przespałyśmy fest. A ja tyle widziałam o nich na necie, że tak jakoś... Nie wiem, tak teraz czuję jakiś taki wewnętrzny żal, że coś nas omija. To chyba nazywa się starość. W każdym razie. To się nazywa FOMO. Zignorujmy mój zdechły Aloes. Jak Mon Fuente zakochała się we wszechświecie, też we love it. Ostatnia recenzja, jaka się na kanale pojawiła. Przewodnik lesbijski po katolickiej szkole, również była recenzja. Felix Esther Ever After. Zastanówmy się, czy była. No była. Ten Sabat nie upadnie. No też była. I w ogóle, gdzie jest w takim razie? Girl. Coś mi tu się nie zgadza. A gdzie są wiedźmy? Nie wiem. Zgubiłam. Czyli nie dość, że zgubiło się Węgeful, to zgubiły się wiedźmy? No to wygląda. Ale wiedźmy są OP. Anyway. Autobiografii. Red, White and Royal Blue. Perfect on Paper. Aristoteles i Dan. Miał nie być Aloesem. This must be done. Pierwszy i drugi to Aristoteles i Dante. Tweet cute, gdy Bocan nosił twoje imię, gorzki smak jej wielkiej radości i stowarzyszenie wędrujących. No przecież to młodzieżówka jest. No. Ale teraz, czy ty widzisz, jakim książka jest w stanie? Ale ja kocham. I kto się czytał w ogóle? To pewnie ty. Nie ja! Sądząc po zakładce, to nie ja. Chciałabym poznać proces myślowy za tym ułożeniem. No, młodzieżówkę. Ty jesteś wielką fanką stowarzyszenia, prawda? Tak. Tak myślałam. Priory of the Orange. Dlaczego tutaj to robi? Ja to ułożyłam razem. Nie wiem. Tak by, nie pytaj się mnie. W każdym razie Priory of the Orange Tree. I moja sztuczna roślinka, bo jak widzicie po Aloesie, ja się nie nadaję do roślinek zbytnio, ale co by... Tak. Babel. Notesik. I Yellowface. Wydanie trzecie. Maresi, Naondel i Listy Maresi. To jest też huge thing, który polecała taka jedna typiara. Możecie ją znać albo i nie, bo ona nie jest jakby jakoś wybitnie znana, ale podobno spoko typiara, kombuk się nazywa. My z Lampucojem mamy czasem kontakt i ona czasem dobre książki poleca. Ale tylko czasem. I ona polecała właśnie Maresi, Naondel i Listy Maresi. I Maresi rzeczywiście na zawątrobę ścisnęło. Maresi było dobre. Podobało się. Podobało się. Drugiego, trzeciego tomu nie przeczytałyśmy. Oj tam. Dalej mamy angielskie wydanie mitologii nordyckiej Nila Gaimana, które kupiłam w ogóle za jakieś 15 zł u nas w antykwariacie, dosłownie. Mhm. Na Piotrkowskiej. Już go nie ma. Tak, już to go na nie wydziale ma. Chyba kupiłaś nawet. Na wydziale? Czy Bóg się rodzi? Chyba w Bóg się rodzi. Stawiam na Bóg się no rodzi. No nie, to Bóg się rodzi istnieje. Tak, i za 15 zł kupiłam, jak widzicie, wydanie angielskie w takiej pięknej okładeczce i do dziś go nie przeczytam. Godzina wiedźm, to w temacie Serpent and Dove. Angielskie to jest chyba książka, którą komuś ukradłam i miałam oddać, ale zapomniałam. Atlas Six, który też w ogóle jest egzemplarzem recenzjackim. Bo nigdy nie dostałyśmy ostatecznego. Nie miałyśmy ostatecznego. No i perełka przywieziona z Londynu. Kupiłam ją dlatego, po pierwsze, bo ładna. Bo tak, dlaczego by tego sobie nie sprawić jakiejś
no kurde, przyjemności, bądźmy szczerzy. I z drugiej strony też brzmiała fajnie po opisie, więc jeżeli na przykład jesteście już po tej lekturze, to możecie dać znać, czy zostałam zgubiona poprzez tę okładkę i zostałam zwieziona na manowce, czy rzeczywiście jest to coś tego. Uwagi. Zgubiłyśmy się trochę w naszej... Trochę tak. Jakby... Bardzo nie po kolei poszłyśmy, mam wrażenie. Ale dobrze, jak już jesteśmy tu na górze, to idźmy jeszcze wyżej. Porozmawiamy sobie o 7 wersjach Lopif. Bo czemu nie? Bo czemu nie? Jakby go all albo go home. Potrzebujemy aż tylu wersji Lopif, bo tak. Bo tak samo jak potrzebujemy 2 wersji ostatniej godziny, ba, jednego spakowanego nadal jako pakiet wysyłkowy. Które dostawaliście i kupowaliście od nas przed sprzedaży, ona jest podpisana, ona ma w ogóle tą zakładkę i pocztówkę za. To ja chyba nie mam tej przypinki, ja chyba gdzieś zgubiłam. To ja tych przypinek starych mam w którymś pudełku jeszcze za 20. Naprawdę? Autentyk, bo one były schowane do pudełeczka na zasadzie, może się kiedyś przydadzą i tam po prostu zostały. Więc jeszcze 2 ostatnie godzinki i dalej... Drugi i trzeci tom mechanicznych maszyn. Mechanicznych maszyn. Znanych również jako diabelskie maszyny. Tak, dostałam te 2 książki od Grzybka z okazji naszego maratonu, który prowadziliśmy. Zaczęłam słuchać 10 minut audiobooka pierwszego tomu i nie przeczytałam i się totalnie na tym maratonie wywaliłam i było mi strasznie i do dzisiaj jest mi strasznie głupio, że współorganizowałam maraton, w którym nie przeczytałam żadnej książki z maratonu, ale generalnie ja postaram się nadrobić i obiecuję słuchajcerza, którym nie jestem, że w końcu przeczytam mechaniczne maszyny, bo wszyscy już mnie cisną od lat, żebym przeczytała mechaniczne maszyny i mnie zawsze tak głupio, jak ktoś mówi tam o Jemie i o jakichś tam Kajstarsach i jakichś tam tych no... nie pamiętam, jak się bohaterowie nazywają i wszyscy tak czytają, że na Huntersów za bieżący Grzyb jest takim nocnym łowcą, Anna jest taką wiktoriańską damą, nocną łowczynią, Ania też tam ma tego swojego, jak mu tam, no. Dobra, no już, dalej. I ja w końcu przeczytam, obiecuję. Maja Lidia Kosakowska, Siewca wiatru, to jest niestety jedyna książka, którą mam mali Lidii Kosakowskiej. Przykra sprawa, w ogóle jakoś tak zawsze jak sobie pomyślę o tej książce Maji Lidii Kosakowskiej, to mam taki wielki, wielki żal w sobie. Ale tak, Niedźwiedź Słowik i Dziewczyna z Wieży i zapytacie, gdzie jest... Zima Czarownicy. U mojej babci. Bo moja babcia jest wielką fanką w ogóle tej trylogii i ona ją czytała 2 razy. To tak jak ja. Autentyk, moja babcia czytała ją 2 razy. A wiecie, moją babcię bardzo trudno zadowolić, jeżeli chodzi o książki, ale te jej się wybitnie podobały. I właśnie 3. część została u niej po tym, jak sobie ją czytała. No i tutaj mamy córkę bogini księżyca i to o tą książkę mi chodziło, kiedy wyciągnęłam żurawie, że z nią wiąże się pewien easter egg. I w ogóle pozdrawiamy dziewczynę, która ostatnio zaczepiła nas w Łazienkach Królewskich. Tak. Przez przypadek, w bardzo dziwnym anturażu, ale o tym dowiecie się już niedługo. Tutaj mamy... Klepsydy, jak piasek się przesypie, to muszę skończyć pieprzyć głupoty. A więc nie traćmy czasu, mamy Sex Education, czyli też jakiś prezent, który otrzymałyśmy. Poleczkę w Korei, którą niedawno Wam recenzowałyśmy na kanale. Bardzo fajna rzecz. I 2 kolorowanki z Sarah J. Maas. One chyba były zaczęte nawet. Ja też kolorowałam. That's actually not bad. That's actually cool. Ale to, tak myślałam, że to właśnie jest tak, że pokolorowałam pierwszą i potem się już poddałam, bo... Wymagało to ode mnie zbyt wielkiej psychy i po prostu... O Jezus, prawie spadłam z kanapy. Don't fall. Więc tak, takie sobie zabawki, żeby sobie miło spędzić czas. Lecimy dalej. Anno, nie zabij się proszę na kanapę. No właśnie to było bardzo niezgrabne przejście, musicie mi wybaczyć. Tak, tutaj mamy taką znowu czarną półkę, razem z tym Wiedźminem Dukajem i Anną Kańtoch. Mamy tutaj album Anne Lebowitz, którego, wybaczcie, ale nie wyciągnę, bo jak go wyjmę, to będę musiała to wszystko znowu przewalać. W każdym razie jest to rzecz, którą już Wam kiedyś pokazywałam, ja go dostałam od mamy na urodziny, bo sobie zażyczyłam. To są generalnie portrety wielu sławnych ludzi. Piękne portrety, piękne fotografie, piękna sztuka. Wow, naprawdę rzecz, którą można siedzieć i oglądać godzinami, bo to nie jest taka rzecz, którą, wiecie, tak przekajtkujecie, macie takie essa, tylko że na te dzieła rzeczywiście trzeba popatrzeć i sobie spędzić fajne popołudnie z fotografiami Anny Lebowitz, więc taka rzecz. Gaiman. Prawie cały, o ile się nie mylę, tu chyba brakuje 1 czy 2 rzeczy tak naprawdę, więc mamy Koralinę, Gwiezdny Pył, Księgę Cmentarną, Mitologię Nordycką, Nigdzie Bądź, Chłopaków Anansiego, Dym i Lu... I co? Ilustra. Ilustra Amerykańskich Bogów. Tutaj nie ma właśnie opowiadań.
w tych któryś wydaniach i nad czym ubolewam, ale no też z Gaimanem taki mam love-hate relationship ostatnio, znaczy po prostu nie chce mi się jakoś tak do niego wracać. Ale to Sandamenta bym chętnie wróciła. Gdzie drugi sezon Netflix, please? Tom Starage, coś ten, kurde, Kaliope? No, anyway. Pierwszych 15 żywotów Harry'ego Augusta oraz Ogień i Przebudzenie to jest w ogóle książka, którą ty mi kupiłaś. Tak. Gdzieś w okolicy, no właśnie, 18 roku. Z nadzieją, że ta historia sprawi ci radość i zainspiruje cię do tworzenia. Już ci tak bardzo zazdroszczę. Chyba tego, że zaraz usiądę i ją będę czytać. No chyba tak, bo ja też ją chciałam przeczytać. W każdym razie 2018 rok to jest ten rok, kiedy miałyśmy potężny vibe buildingowy do Lopif. Mhm. Wtedy jeszcze nie będącego Lopif. I to miała być książka, która będzie dobrym, wiecie, takim materiałem inspiracyjnym, takim, wiecie, jakimś wejściem w świat fantastyki, dopchnięciem troszkę naszych komórek mózgowych tą tematyką. No cóż. Nie wyszło, niestety. Zapisane w wodzie oraz cała seria Mehakanu, tak? To się tak nazywa? Ona chyba ma jakąś jeszcze inną. Mekańskiego, opowieści mekańskiego pogranicza. Tak, to jest to. I Oko Boga Bar-Aisler. Nie wiem, co to za książka. Ja też nie. Ale ja ją czytałam, bo ja ją kupiłam, wiesz co, w jakimś koszu za 5 zł w Carrefourze. I ona była spoko, to był taki, wiesz co, szpiegowski a la thriller, coś takiego. I ona była taka... Okej, okay, nie pamiętam z niej nic kompletnie, ale no. Czy coś nam jeszcze... jeszcze nam została. Tak, została nam jeszcze... O Boże! Czy trzy półki. Trzy, cztery właściwie. Dobra, to cięcie. Jak widzicie, mam Wanda. Niestety miałam cichą nadzieję, że to świeci tu na dole, ale to by było w sumie głupie, żeby ona do tego no, trochę tak. Ale w każdym razie mogę wam teraz zrobić prawdziwy ponieważ kupiłam sobie w Londonie i sobie przywiozłam z Londona, oczywiście z Harry Potter jakiegoś tam stoja, taką, że chcę różeczkę i to jest różka McGonagall. Zapytacie, dlaczego McGonagall? Po pierwsze dlatego, że McGonagall jest OP bitch, co wszyscy wiemy. Od zawsze McGonagall była jedną z takich moich rzeczywiście ulubionych postaci, a im jestem starsza, tym bardziej ją doceniam, że znosiła te wszystkie gnoje i tam inne takie, takie. A poza tym ta różdżka była ładna, więc po prostu tą wybrałam. Razem z moją siostrą kupiłyśmy sobie właśnie różdżeczki i mamy na displayu. To jest jakieś... To też jest nieistotne, bo to jeszcze wiecie, po przeprowadzce tutaj taka lampeczka z Action za 5 zł, fajna, tu masz żarówkę na baterię, nie spalicie się. Sapiens i Homo Deus Yuvala Noah Harariego, mhm. Się to chyba odmienia. Dalej mamy Beksińskiego, więc taki trochę klimat niezbyt pasujący, ale powiedzmy. Dalej, gdzie jest pielgrzym? Jest. Tu jest pielgrzym. Ten dziwny wiek, Rebecca Makaj, wierzyliśmy jak nikt. I cztery książki Carlosa Ruiza Zafona, z czego chyba jedną omawialiśmy nawet na kanale. Tak. Tak. A reszta to są w ogóle totalne starocie. Jak widzicie, ta gra anioła już swoje przeżyła. Ja ją dostałam na koniec którejś klasy jako nagrodę w szkole. Więc no jakby she been through a lot. Ale daje radę. Dalej mamy syna Filipa Meyera, Panna Kim Wie. I tutaj jest w ogóle taki mini kącik literatury koreańskiej. Bo obok Panny Kim, która wie o czymś, mamy 7 lat ciemności, Gdybym miała twoją twarz i Almonda. Tak sobie tutaj grzecznie stoją i pilnują Sary Collins i Wyznanie Fanny Langton, które ostatnio się okazało, że zostały zekranizowane, o czym my w ogóle nie wiedziałyśmy. Więc taki jeszcze insajdzik dla was. Co to robi Practice Girl? Nie mam pojęcia, ale głębia Challengera po raz drugi. To chyba twój egzemplarz jest. Nie, ja mam też dwa. Też masz dwa? Tak. A, to w takim razie dostałyśmy cztery. Ostatnia prawdziwa singielka i zbliżająca się w ogóle na kanale Rzecz, czyli Starsza Pani z Nożem. Autorka Piekarni Czarodzieja. Si. Więc możecie się niedługo spodziewać. Dalej mamy Heaven, znowu. Capote z Zimną Krwią. Ta książka tu kompletnie nie pasuje, ale jest to w ogóle książka, którą poleciła mi nam właściwie jedna z wykładowczyń na Polonie i przez nią kupiłam tę książkę i ją przeczytałam i była nawet taka... I tutaj też fajna rzecz, mianowicie poezja Halsey. I would live if I could. Fajny taki zbiór poezji, jakichś takich krótszych form.
takie, wiecie, mini wersji tego, co Hazy robi na albumach. I generalnie pięknie się to czyta i bardzo dotyka w duszę, więc polecam. Powiem Wam, że gdzieś tak na tym etapie żałuję, że robimy taką puszewkę. Jak tam Twoje nogi, Anno? No, może zróbmy być. Mały taki chit-chat na zasadzie, czy żyjemy. Może być. Może być, ale troszkę już płaczesz. Mhm. Ja też troszkę płaczę. To jest odpowiedź, guys, dlaczego nie robimy bookshelf-tourów. To jest straszna robota, zwłaszcza jak się ma tyle książek. Ale słuchajcie, zrobimy to teraz. I mamy was z głowy na JK i Jimin strzegą czegoś kompletnie nie z ich kategorii totalnie, bo tutaj mamy stosik reportaży. Różnych, z czarnego, czyli Złap i ukręć łeb, Wolność i spluwa, Misula, w ogóle polecam, Misula jest najlepsza, Detroit i Laleczki z Kazańców. Wszystkie oczywiście z czarnego, z tej jednej serii, kupowane tak wybiórczo na zasadzie poczułam jakiś vibe, widząc te reportaże i tak, wiecie, jeżeli patrząc na któryś z tych reportaży czarnego miałam takie, to może być to, to po prostu go kupowałam, wiecie, tak na zasadzie, że nawet niekoniecznie sprawdzałam dogłębnie, o czym one są tematycznie, tylko działałam na takim przeczuciu. Czasem tak jest, że wchodzicie do księgarni, widzicie jakąś książkę, macie takie, biorę cię do domu. I właśnie na takiej zasadzie też te reportaże kolekcjonowałam, przeczytałam cały jeden z pięciu. Więc jak widzicie, mój vibe check jest zajowy, ale no już pomińmy. Miasto w chmurach, obok tak właśnie przegrywasz wojnę czasu. One w ogóle jakoś tak bardzo dreamy obok siebie stoją. No. Są takie obie takie uduchowione. Miasto w chmurach niestety u mnie bardziej wygrywa, niż tak właśnie przegrywasz wojnę czasu, ponieważ ja się z tą książką niezbyt polubiłam, ale Anna jest wielką jej fanką, więc możecie ufać temu poleceniu. To jest najbardziej romantyczną książką na świecie. Ja bym powiedziała, że jest coś innego, co jest bardziej romantyczne. Co jest bardziej romantyczne? Twoje fragmenty trzeciego tomu sagi. Myślałam, że powiesz coś innego. Co? Nie wiem, właśnie bałam się, że powiesz coś innego i już się bałam, czy mnie jakoś, wiesz co, w jakim świetle mnie przedstawisz? No nie, chciałam powiedzieć, że po prostu twoje fragmenty z trzeciego tomu naszej sagi fantazy. Zobaczyłem, czy przeżyją. Co? Ale bohaterowie, czy te teksty? Both. Excuse me? Girl, zobaczymy. Don't make such jokes, this ain't funny. Nie wolno tak. Najlepsze jest to, że już byłam o krok od powiedzenia skrótu trzeciego tomu. Oni przecież nie znają skrótu trzeciego tomu. Anyway. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Klasyk. A dalej, jeszcze więcej klasyków. Emma, Dziwne losy Jane Eyre, Rozważna i romantyczna, Mansfield Park, Wichrowe wzgórza i Duma i uprzedzenie. To jest w ogóle w jakiejś takiej głupiej tej, bo to powinno być w sumie... Wiesz, że Jane była z Jane, no nie? Znaczy Charlotte z Emily, a Jane z Jane. O, no nie? W ogóle dźwięk, który wydają te książki. Jak płótno. Tak, one są takie właśnie, się zdziwić, to jest fajne, bo to naprawdę super wygląda, jest takie miziastno, nie? Ale tak, jest zaprowadzony porządek, Jane jest Jane, Bronte jest Bronte, jest wszystko okej. Okay. Małe życie. Tutaj też takie klasyki, nasze osobiste też klasyki, chociaż z tym małym życiem nadal się zastanawiamy i szukamy miejsca na ten lead. Tajemna, Szczygieł, Mały przyjaciel, Tajemna once again i rzecz, którą też przywiozłam z Londynu i którą chciałam przeczytać w samolocie, bo to akurat, wiecie, to jest taka książka do samolotu dosłownie. W ogóle 20 punktów za takie... Jest, tak, tak jest. Tu jest w ogóle cała seria tych książek, no nie? Że jakby one były takie wszystkie razem zebrane i można było sobie wybrać, więc zobaczyłam hasło Jung na środku, no to wzięłam. Nie przeczytałam jej w samolocie, ale może przeczytam w grudniu, jak będę lecieć. Jakby wam było mało w ogóle lopiwów, no to mamy jeszcze jeden lopiw, tym razem w kadrze, tak dla tybiuta. Trzeba by było niedługo zrobić miejsce, żeby tutaj jeszcze jedna książka stanęła obok tego lopiwa. Ale to za chwilkę. I tak, to jest książka, która w ogóle została wyjęta ze swojego oryginalnego miejsca przeznaczenia gdzieś tam na górze, dlatego że gadałam z Keno chyba przedwczoraj, że ona to by chciała coś jesieniarskiego przeczytać. No. I wyjęła z półki... Boże, to białe, odszłap, takie z domem. Mroczna krypta. Nie, to małe. Mniejsze takie. Galant. No, Galant jest dobry. Wiedźma z bliska też by była dobra. Tak, i ona tego Galanta wyjęła i gdzieś go tutaj w ogóle... No właśnie, gdzie jest Galant?
Chyba w łóżku. Wzięła go sobie do pokoju po prostu. I ja mówię, stara, chcesz jeszcze jesieniarską książkę, która nie jest jesieniarska, bo dzieje się w lecie, ale jest jesieniarska. I poleciłam jej w Mroku płytkich kłamstw. Tak. Jak widzicie, wylądowało tutaj i nie zostało wybrane jako książka do czytania tej jesieni, ale podejrzewam, że jeszcze ją do tego przekonam. Kajmeksik od Danielek. Nowa Paulina Händel. Tak, nowa Paulina Händel, czyli jej cmentarz osobliwości. W ogóle chcemy porozmawiać o tym, jak pięknie się ona prezentuje. Mnie bardzo ta kolorystyka przekonuje i jest taka, bardzo soczysta jest ta okładka. Mega mi siada i rzeczywiście plus jeden dla grafików za to. Dalej mamy naszą współautorkę z wydawnictwa, czyli Hanie Czaban, jej pierwszą i drugą książkę, więc cały ten czas i ostatnie światła gasną. A potem Skullmans w końcu, nadal nie wiem. Pierwszy i drugi tom. Oraz siedmioro świętych bez twarzy, Dłoń Króla Słońca. Zaraz będzie kontynuacja, no i Jaśminowy Tron. Jaśminowy Tron, którego okładkę dosłownie dwa dni temu, jak wy to widzicie, zobaczyliśmy na story, że już jest ta okładka i niedługo Jaśminowy Tron będzie miał kontynuację. Ty też niedługo będziesz mieć kontynuację. Utkane Królestwo i cały Tolkien i Diona. Jak widzicie tutaj przy tych książkach takich już bardziej klimatycznie stoi Cersei, smoczek i John Knows Nothing Snow i pilnują właśnie wszelkich fantastycznych stworzeń i innych takich światów. I tak naprawdę w tym momencie muszę usiąść na tym stołku. Tutaj jest Ego Miszmasz, który tak naprawdę służy do tego, że jak kiedyś na tych egach braknie miejsca, to tutaj będzie on zapełniany. Więc mamy jakieś takie, wiecie, rzeczy z cyklu, bo tu pasują, czyli Becoming Michelle Obamy, biegunów księgi jakubowe, ziemię obiecaną i wielką pandę i małego smoka. Kocham tą książkę. Tak, Anna się rozpływa nad tą książką totalnie i ty na niej płakałaś chyba. Oczywiście. Prawda? No, więc to jest taki raczej smutny, wzruszający piece of work. Tutaj kula dyskotekowa, która actually świeci. Vinyl z Daisy Jones and the Six, który niestety nie gra. Jest tylko takim, wiecie, designerskim zabiegiem. Ale spoko to wygląda, jakieś pisaczki. Karty dżentelmenów, cause we are that type of people. To by nie było. I na dole jeszcze mamy, aż się muszę stąd wykopytnąć, Vincenzo Cassano. A ponad Vincenzo Cassano, Woda na sicie, Adam Zagajewski, Substancja nieuporządkowana, Myśliwski, Tako rzeczy Zaratustra, który powinien być w sumie przy Jungu. Heidland, dalej Tokajczuk, obok jest Pizgacz. O, nie wytrzymam. I jeszcze dwie inne książki. Książka o przyjaźni i domu. Książka o przyjaźni. Dlaczego Pizgacz stoi obok Tokarczuk? Nie wiem. Ja byłam przekonana, że ta Tokarczuk tam jest na górze, zresztą Tokarczuk. Do Anny zgłaszajcie do żalenia, bo to Anna ustawiała ten regał. Ja go nie dotykałam, od kiedy to zostało wszystko przeprowadzone. Jezus, postawiła Pizgacz obok Tokarczuk. Nie wiem, co jest w tym momencie antypolskie. Postawienie Tokarczuk ja obok jestem Pizgacz, czy Pizgacz obok Tokarczuk? Bo to wiesz, różne kręgi mogą różnie to postrzegać. Więc wracam na moje pierwotne miejsce. Kolor ma absolutną chillerę na drugiej kanapie, która jest do sprzedania, więc jej nie pokazujemy w ogóle. I tak to wygląda. To był bookshelf tour ze studia. Tracę głos, jestem ledwo po chorobie, ale mam nadzieję, że podołałyśmy i że actually wynieśliście coś z tego czczego gadania, które mam nadzieję, że było chociaż troszkę zabawne i nie było to takie nudne, jak się tego spodziewałam, że było. Więc tak. I nie kancelujcie mnie, że jakichś książek nie czytałyśmy. Proszę, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto... No właśnie, czegoś tam jeszcze nie czytał. Więc tak, oby wasza ciekawość została zaspokojona i do zobaczenia pewnie za kolejne 3 lata, jak się zbierzemy, żeby kolejny bookshelf tour nagrać. Więc podziękujmy naszej operatorce, okay. Annie. Ja. Podziękujemy Konorowi za wsparcie, za brak wsparcia w ogóle, za to, że leżał i spał, oraz mnie za to, że straciłam głos. Nie mam jak bić brawo. Także... Do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa!